zbrania, co go mamy, co nam go trzej królowie ofiarowali, do wschodu słońca jechali. Zwolna, bracia, przystępujcie, a wesoło kolędujcie. Hej nam, hola! Jezusa narodzonego wszyscy witajmy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kwapince, czyli jeden z członków założycieli naszej spółdzielni socjalnej Przystań, jest najmłodszą jednostką w gminie Radziechowice. Mają spory dorobek materialny, ale ważniejszą stroną, wydaje mi się, naszej jednostki jest to, że bardzo dbają o stronę kulturalną, czyli o tradycje naszego regionu. Spółdzielnia Socjalna Przystań w Radziechowicach powstała z inicjatywy dwóch podmiotów, czyli została założona przez gminę Radziechowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kwapince, czyli organizację pozarządową. Założenie Spółdzielni Socjalnej Przystań jest pięknym przykładem współpracy środowiska lokalnego, organizacji pozarządowej z samorządem gminnym, czego wynikiem jest zagospodarowanie budynku dawnej szkoły, czyli otwarcie o pensjonatu, w którym się obecnie znajdujemy. Sala konferencyjna jest wyposażona w sprzęt multimedialny. W kuchni można przygotować posiłki, można przygotować napoje, które są wykorzystywane dla potrzeb konferencji, spotkań, uroczystości, które się odbywają w sali konferencyjnej. Na pierwszym piętrze mieści się 5 pokoi gościnnych o wysokim standardzie, z łazienkami i zapleczem kuchennym. Ogółem pensjonat dysponuje 20 miejscami noclegowymi. Obok budynku znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną murawą, plac zabaw, altany, miejsca do grillowania i zadaszona scena. Czyli jest okazja, oprócz tego, że można skorzystać z pokoi noclegowych, spędzić mile czas, zagospodarować czas naszym dzieciom, zorganizować sobie wycieczkę po okolicy, skorzystać z oferty turystycznej, jaką oferuje nasza gmina Radziechowice. Sam pensjonat znajduje się w miejscu zacisznym, spokojnym, z dala od hałasu, ale z możliwością swobodnego dojazdu. Wyposażenie pensjonatu oraz dwóch kuchni było możliwe dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, o który ubiegali się założyciele spółdzielni zatrudniającej obecnie 18 osób. W kuchni Zespołu Szkół w Radziechowicach panie kucharki przygotowują codziennie ponad 400 obiadów, które wydawane są na miejscu, a także rozwożone do szkół gminy Radziechowice specjalnie przystosowanym samochodem. Spółdzielnia oferuje również usługi cateringowe. Pracownicy spółdzielni zajmują się także utrzymaniem czystości w 4 obiektach szkolnych. W ramach projektu Doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej spółdzielnia pozyskała środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach. Dzięki temu zakupione maszynę czyszczącą i kolejne osoby znalazły zatrudnienie. W gminie Radziechowice powstała spółdzielnia Przystań, która jest spółdzielnią socjalną. Jest to instytucja, która została stworzona dzięki temu, że od wielu lat w gminie dobrze współpracowało nam się z NGO-sami. Szukamy po drugiej stronie odważnych. Takimi odważnymi w naszym przypadku okazali się strażacy z OSP Kwapinka, którzy podjęli wyzwanie i przystąpili do wspólnego działania i udało nam się założyć spółdzielnię, która w sumie przyniosła pozytywne efekty w wielu kierunkach. Pierwszy kierunek to to, że udało nam się stworzyć coś więcej na rzecz całej gminy i nawet już poza gminę. Drugie, stworzone zostały miejsca pracy, gdzie dzisiaj o nie jest dość trudno. No i trzeci to ten wymiar finansowy. To jest dobre rozwiązanie dla gminy, ale również dla strażaków. Strażacy dzierżawią swój obiekt,
mają również z tego tytułu czynsz, w związku z tym otrzymują środki finansowe. Czyli wspólnie to dopiero samorząd i ci mieszkańcy daje ten efekt, bo sami mieszkańcy, ani sam samorząd, no nic by nie zrobili.